Od początku swojego pontyfikatu Jan Paweł II wzywał do poszanowania wolności i podmiotowości każdego człowieka. Sam doświadczył życia w opresjonowanym kraju, najpierw podczas okupacji nazistowskiej, potem w Polsce rządzonej przez komunistów. Troska o respektowanie praw każdego człowieka łączyła się dla papieża z walką o sumienie i wolność narodu jako całości. Znalazło to wyraz podczas pierwszej pielgrzymki do Polski w 1979 roku. Wizyta papieża w Polsce, zapoczątkowana słynnym już wezwaniem „Niech zstąpi duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi”, wlała w serca Polaków nadzieję i wolę walki. W 1980 roku powstał niezależny, samorządny związek zawodowy Solidarność, który stał się jednym z głównych ośrodków opozycji przeciw komunistycznemu rządowi. Jego działalność doprowadziła pod koniec lat 80. do upadku reżimu komunistycznego w Polsce i krajach sąsiednich, stając się zarzewiem walki o wolność i niezależność społeczeństw. Jan Paweł II postrzegał jednak Solidarność szerzej niż tylko przez pryzmat walki politycznej. Przede wszystkim podkreślał społeczny i moralny etos zawarty w nazwie organizacji. W 1987 roku mówił do tłumów zebranych w Gdyni: „Imię przyszłości człowieka i ludzkości trzeba było wypowiedzieć to słowo – solidarność. Dziś płynie ono szeroką falą poprzez świat, który rozumie, że nie możemy żyć wedle zasady wszyscy przeciw wszystkim, ale tylko wedle zasady wszyscy z wszystkimi, wszyscy dla wszystkich”. Solidarność oznaczała dla papieża sprawiedliwość społeczną wynikającą z faktu, że wszyscy ludzie są równi w godności i prawach, ponieważ wszyscy zostali stworzeni na obraz i podobieństwo Boga. Tak rozumiana solidarność to już nie tylko krótkotrwały zryw polityczny, to mocne i trwałe zaangażowanie na rzecz wspólnego dobra. Współczesny świat jeszcze bardziej potrzebuje solidarności. Choć nowoczesne technologie dają nam łączność z całym światem, więzi społeczne są słabsze niż kiedykolwiek. Ludzie są zaślepieni przez konsumpcyjny styl życia, materializm i egoizm. Z kolei państwa tracą z oczu dobro zwykłych ludzi, dążąc do potęgi ekonomicznej, militarnej i politycznej. Jan Paweł II patrzył na ludzkość jak na jedną wielką rodzinę, której członkowie powinni troszczyć się o siebie nawzajem. Zachęcał do odpowiedzialnego korzystania z zasobów naturalnych. Wzywał do poszanowania godności i praw człowieka. Nawoływał do umiaru w korzystaniu z dóbr materialnych, przypominając o ubóstwie, w jakim żyje wiele ludzi. Do rządzących apelował, by ograniczali zadłużenie międzynarodowe, podejmowali reformy systemu walutowego i tworzyli międzynarodowe instytucje wspierające najuboższe kraje. Jako Polacy dumnie wspominamy nazwę Solidarność. Ale Solidarność to nie tylko historia, to również nasze zadanie.